Witam wszystkich serdecznie po dłuższej nieobecności na moim kanale. Jak widzicie, co dzisiaj mamy na stole? Takie zwykłe, podstawowe radio, prezydent Harry Dwójka. Znacie wszyscy doskonale ten radiotelefon. Jak widać, znalazł się w serwisie naszym, ponieważ coś z tym radiem jest nie tak. Radio jest kompletnie głuche, radio włącza się. Mam teraz już podłączone do sztucznego obciążenia to radio, żeby było jasne. Radio włącza się, jeśli chodzi o nadawanie, nośna jest. Moi drodzy, zaraz Wam to pokażę tu na urządzeniu pomiarowym. Wybaczcie za migający ekran, ale wina kamery, więc nic z tym nie zrobię. Jak widać, mamy 4 W tutaj mocy. O właśnie, 4 W mocy mamy, także bezproblemowo wszystko jest ok. Ale radio po prostu nie robi. Zobaczymy, czy jest modulacja. Raz, momencik, przepraszam. Zaraz próba mikrofonu. Więc modulacja jest, modulator działa, więc głośnik też działa. O, jak widać zresztą. Teraz Wam pokażę, jeśli chodzi o to, czy radio słyszy. Radio jest kompletnie głuche i na AM-ie, i na FM-ie. Autosquatch mamy otwarty, maksymalna głośność i maksymalna czułość odbiornika. Generator WC jest włączony na częstotliwości 27200, co odpowiada 20 kanałowi. Minus 73 dB sygnał, który biegnie nam tutaj z generatora, z urządzenia testowego do gniazda antenowego, i 80% modulacji na wyjściu, co powinno nam pokazać tutaj co najmniej trzecią, czwartą kreskę, bo to jest odpowiednik S9. Jak widzimy, radio nie odbiera nic, jest głuche, więc będziemy musieli zajrzeć do środka, sprawdzić, co z tym radiem jest nie tak. Ja otworzę w międzyczasie radio i zobaczymy, co się w środku dzieje. Radio otworzyłem już z obu stron. Jak widzicie, tutaj widzimy radio od strony druku. Jest ten druk w stanie idealnym. Nikt tutaj nic jeszcze nie robił. Moi drodzy, zobaczymy w środku, jak to wygląda. Otworzymy sobie z drugiej strony. Ja powiem Wam szczerze, z doświadczenia już na 99% wiem, co jest uszkodzone w tym radiotelefonie. To jest, że tak powiem, nagminna przyczyna tego, co reprezentuje tutaj sobą ta marka w radiach tych teraz obecnie sprzedawanych. Jak widzicie, mamy fit pośredniej częstotliwości z takim oznaczeniem CQ. Na 99% jest ten filtr uszkodzony, więc trzeba go będzie wymienić, zestroić z powrotem tutaj obwody odbiornika i radio powinno się odezwać. Ja przystąpię do wymiany tego filtru, oczywiście odbezpieczając tutaj to tutaj zabezpieczenie, trzeba to zdjąć. Wymienię filtr, moi drodzy, i sprawdzimy, czy się aby nie myliłem. Moi drodzy, jeśli chcecie sami naprawiać taki sprzęt, nie zalecam używania lutownicy kolbowej, takiej grotowej, starej transformatorówki, ponieważ można zarobić sobie tutaj więcej szkody niż pożytku. Elementy tutaj na pośredniej częstotliwości są bardzo czułe, więc nie trudno jest tutaj o uszkodzenie jakiegokolwiek elementu, gdyby miało dojść do jakiegoś ewentualnego przepięcia. Ja do rozlutowania można użyć, najlepiej używać jakiejś takiej lutownicy, coś w tym stylu. Ja używam takiej stacji lutowniczej z rozlutownicą, oczywiście można użyć plecionki, byle nie lutownicy kolbowej. Ja rozlutownicą sobie odessę tutaj tę cynę, wymienię ten filtr, wlutuję z powrotem i zobaczymy, jaki będzie efekt tej pracy. Tak, mamy nowy filtr, to jest stary, oczywiście ten wyrzucamy do śmietnika. Założę filtr też 455HTW, to jest filtr szeroki 3 kHz. Można założyć też filtr IT z oznaczeniem IT, który wężej pracuje. Będzie wtedy radio odbiera mniej zakłóceń z sąsiednich kanałów.
ale żadnego szaleństwa wtedy nie ma też, że tak powiem. Można założyć, ci, którzy lubią taką wąską modulację i płaski dźwięk, to można taki fit zamontować. Ja zamontuję tak, jak był, także przystępuję do lutowania i zaraz sprawdzimy, czy to będzie działało. Ok, przylutujemy sobie teraz filtr. Zawsze zaczynam od tych masowych końcówek. Ok, filtr mamy wlutowany. Teraz musimy oczyścić tutaj tą powierzchnię. Oczywiście po lutowaniu, żeby to było czyste. Poczekamy, aż się rozpuści. I po takim wyczyszczeniu, jak widzicie, lutowanie wygląda jak fabryczne. Zaraz Wam pokażę to jeszcze raz. Tu lutowaliśmy, trudno tak operować kamerą i pokazywać, jakby było fabrycznie przylutowane. Ok, podłączymy sobie teraz pod urządzenie i zobaczymy, jak to wygląda. Tak, moi drodzy, jak widzicie na załączonym obrazku, radio coś słyszy już, bo przeprowadzamy teraz pomiar sygnału SINAT. Przy SINAT 20 mierzymy czułość, ona tutaj wynosi 1,107 mikrowolta. Powinno być na poziomie 1 mikrowolta lub poniżej. Ale niestety nawet po zestrojeniu obwodów, które teraz zestroiłem, to napięcie tutaj jest bardzo niskie. Może spróbuję jakoś to, o tutaj, żeby było wyraźnie widać. Więc musimy sprawdzić, co się dzieje. Ja już mniej więcej do tego doszedłem. Zobaczcie, jak zwiększy się czułość tego parametru SINAT, będzie on szedł do góry, będzie widać na tym barze tutaj, na tym pasku, jak będę zmieniał częstotliwość. Przypominam, że to jest dosyć młode radio, bo kupione parę miesięcy temu i klient po prostu stwierdził, że to radio straciło jakąkolwiek czułość. Ja będę się odstrajał do góry i zobaczcie, jak będzie, jak rośnie teraz sygnał SINAT na 22 nawet. Ustawimy maksimum tutaj tej czułości 22 i zjedziemy teraz sobie sygnałem wyjściowym. Zobaczymy, na ilu nam się zatrzyma, jeśli będzie SINAT 20. Poczekamy, aż się ustabilizuje teraz pomiar. Jak widzimy, mamy SINAT 20 przy czułości odbiornika 0,644 mikrowolta. Jak widzimy, radio jest odstrojone od 2,25 kHz, więc no, radio fabryczne nie jest w częstotliwości. Zobaczcie, no, nie zdziwcie się, jeśli kupicie sobie jakiegokolwiek prezydenta teraz i za pół roku nie będzie on słyszał, ponieważ padnie w nim ten filtr pośredniej częstotliwości CQ. Jak widzimy, bo to radio nie było otwierane, nikt tego radia nie ruszał. Taką mam gwarancję od klienta. Tego do końca nie wiem, ale jak widać, nie do końca to radio jest tutaj dobrze zastrojone. Przypominam, że ja tutaj nie neguję jakości prezydenta. Może ktoś w tym radiu grzebał. Czasem też się tak zdarza, ludzie się nie przyznają. Ale wracając do sprawy, musimy sprawdzić, jaką częstotliwość ma teraz generator. I spróbujemy ten generator, że tak powiem, dociągnąć do częstotliwości. Przeprowadzę teraz pomiar częstotliwości, prawidłowości pracy generatora. Częstotliwościomierzem Rakaldana oczywiście tutaj mamy, już skorzystamy z takiego sprzętu. Oczywiście jest on sprzężony z GPS-em, który nam tutaj jest tutaj, że tak powiem, wzorcową częstotliwością dla naszych wszystkich urządzeń. Tutaj w moim warsztacie, także sprawdzamy, jaka będzie częstotliwość i będziemy widzieli, co jest tego przyczyną. Momencik, sprawdzamy.
powinniśmy tutaj mieć 10249 MHz, kiloherca znaczy, a mamy 10240, przepraszam, a mamy 239,83, więc siłą rzeczy musimy to skorygować. Zrobimy troszeczkę dokładniejszy pomiar. Jak widzicie, jest to troszeczkę odjechane. Ja to skoryguję, ponieważ w ręku trzymam kamerę i nie potrafię teraz kręcić tutaj jednocześnie i trzymać kamerę, więc ja to ustawię i za chwilę pokażę, jak to wygląda. Tak, moi drodzy, generator jest zestrojony, generator mamy zestrojony, wam teraz pokażę. Mamy 10240 MHz i teraz sprawdzamy sobie. Zobaczcie, mamy teraz, przepraszam za te przewody, ale jak to warsztacie. Mamy teraz na tutaj na wyświetlaczu, już biorę jakiś wskaźnik, Sinat 17, odstrojony w dalszym ciągu tak jak było. I przejdziemy do, teraz do równej częstotliwości. Coś nam się tutaj, o, nasz sztuczne obciążenie nam coś tu szwankuje. O, zobaczmy. Sinat 20 przy 0,6 mikrowolta. Taka jest czułość, po prostu zestrojenie obwodów i jeszcze odstrojenie od częstotliwości tego generatora spowodowało to, że ta czułość tego odbiornika po prostu spadła. Moi drodzy, jestem jeszcze wam winny wytłumaczenie i przepraszam najmocniej, bo pokazałem wam na filmie filtr PC450 kHz, a nie 455. Oczywiście wlutowany został prawidłowy. Moi drodzy, to by było tyle. Radio pracuje, zaraz jeszcze sprawdzimy sobie, jak wygląda moc tego, tego radiotelefonu w emisji AM. Ona będzie taka sama. 4 waty. Ola! Ola! Z Olą jest 4 coś wata, ponad 4 waty. Emisja FM oczywiście. Też 4 waty. 3,9, 4 waty. O, elegancko. Także tak to wygląda, moi kochani. Myślę, że wszystko jest ok. Radio pracuje prawidłowo teraz. Także złożymy, zaplombujemy i wysyłamy do klienta. Oczywiście zapraszam do oglądania mojego kanału, subskrybowania i do następnego zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie, amatorskie 73.